Witamy Państwa. Dzisiaj głos z Berlina będzie dotyczył pewnego aspektu niemieckiej polityki dzisiejszej, ale też tej bardziej odległej. Chcemy Państwu dzisiaj przedstawić, jakie relacje i w jakich wymiarach ekonomii, przemysłu i polityki Niemcy współpracowały i współpracują po części nadal, mimo wszystko, z Rosją. I na czym polega ta współpraca, co Niemcy konkretnie o tym myślą i dlaczego do tego doszło. Ja mam na imię Aleksandra Fedorska, jestem redaktorką portalu Business Alert. Piszę także dla niemieckich mediów, takich na przykład jak Deutsche Welle czy Handelsblatt. I relacjonuję głównie o energetyce, więc jest mi to temat bliski i myślę, że dzisiaj może Państwo dowiedzą się ciut więcej niż to, co słyszeli Państwo dotychczas w mediach. Tyle z mojej strony. Moim partnerem tu w studio jest Tomasz Woloszyn. Dobry wieczór, kłaniam się. No, jestem bardzo ciekawy na dzisiejsze tematy, prawda? I żeby co nie przedłużać, zaczynamy. Zaczynamy. Tomasz, może na początek, od kiedy Niemcy współpracują ekonomicznie z Rosją i właściwie w jakich wymiarach? Teoretycznie to ta współpraca zaczęła się już krótko po II wojnie światowej. Ale tak naprawdę początki takiej konkretnej współpracy zaczęły się pod kanclerzem Willy Brandt, który stwierdził, że Europa Zachodnia powinna się zbliżyć do Rosji według metody Wandel durch Handel, czyli po prostu z tym krajem, z którym się współpracuje, z tym się nie walczy. I już wtedy, w latach 70. Zaczęła się taka konkretna współpraca. To powstały wtedy już pierwsze pipeline z ropą z Rosji, które szły przez Ukrainę, Polskę. Potem powstała ta zwana drużba pipeline i potem powstały te następne. Oraz te całe handlowe współprace już powstały w latach 70., aż wiadomo, trwają nadal dzisiaj, prawda? Tomasz, ja myślę, że potrzebujemy teraz dla naszych słuchaczy pewnej poprawki i myślę, że musimy tutaj ten obraz troszeczkę inaczej nakreślić, bo drodzy Państwo, Tomasz przedstawił Państwu teraz perspektywę klasycznie skoncentrowaną na Niemczech Zachodnich. Tak. Co absolutnie nie dziwi, bo Tomasz mieszka na samym zachodzie Niemiec. I tak, to co teraz usłyszeliśmy, to jest jakby przegląd, perspektywa tego punktu widzenia, który słyszymy zawsze w zachodnich Niemczech. Moja perspektywa jest ciut inna. Ja mieszkałam na północy Niemiec. Obecnie żyję i pracuję w Polsce i zajmuję się z racji tego wschodnimi landami Niemiec. Te, które były jakby po tej wschodniej stronie i były pod znacznie gorszym wpływem Rosji. Rosjanie, można powiedzieć, do późnych lat 80., aż do transformacji systemu politycznego, byli obecni w zachodnich Niemczech i to bardzo, bardzo intensywnie. I tu chciałabym przytoczyć na przykład przemysł petrochemiczny. Drużba została konkretnie tak zbudowana, żeby mogła jakby wychodzić i dotykać jedną z najważniejszych rafinerii w Niemczech, Schwedt.
już w 1958 roku, bo Rosjanie bardzo ściśle współpracowali wtedy ze wschodnimi Niemcami, które znamy jako NRD. To tylko tak z takim wykrzyknikiem, że my będziemy często z Tomasem mówić z punktu widzenia i z perspektywy Niemiec zachodnich, no bo tam żeśmy się wychowali, tam żeśmy się wykształcili i większość Niemców będzie to tak widziała, ale we wschodnich Niemczech będzie to wyglądało całkiem inaczej, bo oni przywykli do ścisłej współpracy z Rosją. Oni ją znają przez dekady i ich infrastruktura, ich przemysł jest nastawiony na współpracę z Rosją. To tyle, przepraszam, ja nie chciałam tobie przerwać, ale chciałam coś pokazać, co moim zdaniem dla całego obrazu, dla całokształtu tego zagadnienia jest bardzo ważne, że mamy akurat w tym wymiarze, co chodzi o współpracę z Rosją, jakby no całkowicie podzielony świat nadal na wschód i zachód, prawda? Tak, zgadza się. Jak spojrzymy teraz politycznie na wschodnie i zachodnie Niemcy, to większość, duże poparcie Rosji mamy nadal w polityce we wschodnich Niemczech, prawda? Mamy tam polityków, którzy w zeszłym tygodniu już, pan prezydent Kretschmer Brandenburgii już tam mówi, że może jednak ten Nord Stream naprawić i oddać do użytku, prawda? W prasie się kilka dni temu te wiadomości pojawiły. I to, no ale to jest tylko głównie po stronie wschodniej Niemiec. Po stronie zachodniej jednak tego fenomenu nie odczuwamy, prawda? I tak popatrzymy dalej, powiedzmy wpływ gospodarki Rosji albo wpływ polityczny Rosji na zachodnie Niemcy, to jest można by powiedzieć też głównie partyjnie. Głównie to było, sama dobrze wiesz, przez partię SPD popierane, prawda? Willy Brandt był z SPD i też były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, był z SPD, były członek Gazpromu, prawda? Czyli to jednak politycznie, też partyjnie było usytuowane wpływ rosyjski. Tak, też Wandel durch Handel, czy też Ostpolitik, jak to też często jest też nazywane wśród politologów raczej. To znaczy, że taka polityka dialogu, współpracy ekonomicznej, ale także politycznej, zwana Ostpolitik, związana z takim, można powiedzieć, znawcą wschodu, Egon Bahr. I to są nazwiska przedstawicieli partii SPD. Tak. No tam Egon Bahr to było coś chyba powiązane ze Stasi, jeżeli tam dobrze pamiętam, prawda? Bada się te wątki bardzo intensywnie, bo są takie obawy, że tam były wpływy służb NRD, jakby na tą praktykę, ale też teorię związaną z Ostpolitik. Zgadza się. Byłabym bardzo ostrożna, bo jest to bardzo skomplikowane. Na pewno wschodnie Niemcy wiedziały, miały pięknie rozpracowany zachód Niemiec. Na pewno, z pewnością. Zgadza się. Ale na ile tacy ludzie jak sam Willy Brandt, który jego własny sekretarz, jego asystent, prawda, był szpiegiem wschodnich Niemiec. Na ile oni byli tego świadomi, no dzisiaj jest to bardzo trudno ocenić. Oni na pewno wiedzieli, że są obserwowani, ale czy ich czyny, czy ich decyzje były sterowane ze wschodniego Berlina, czy nawet z Moskwy, tu bym była bardzo ostrożna i uważam, że to są bardzo daleko idące tezy
które nie są oparte jakimiś dowodami czy faktami. No, to się z tobą zgodzę, ale wiadomo do tej pory, że większość akt Stasi jeszcze nie zostało rozpatrzony, prawda? Tam są ogromne góry tych akt, które trzeba wszystkie jeszcze dopiero przejrzeć. To może potrwać wiele lat, prawda? Tak, ja bym może zaczęła, jak mówimy o samym Willy Brandt, prawda? To spójrzmy na Niemcy, więc w 1945 kończy się wojna. Dla Niemiec jest to absolutne załamanie też mentalne. Niemcy są podzielone na 4 sektory, 3 zachodnie, tak, z czego potem kształtują się Niemcy zachodnie i ten wschodni sektor, który podlega wtedy związku pod Związek Radziecki. I w latach 50. to zachód Niemiec przeżywa swój Wirtschaftswunder, swój wspaniały czas. I w latach 50. ten kraj jest rządzony przez Konrada Adenauera, zwanego też starym, ten stary, der alte, prawda? Ta CDU, którą mi się zdaje, wielu z nas lubi, szanuje. To była jeszcze konserwatywna w swoich założeniach partia, ale bardzo skierowana na zachód. I to jest chyba to, co jest nam miłe i sercu tak sympatyczne, bo Adenauer chciał i pragnął współpracy z USA. Tak. No dzięki USA, prawda, powstał ten cały Wirtschaftswunder. Mieliśmy ten Marshall plan, prawda? I to wszystko dzięki CDU. Tylko tak jak sama dobrze powiedziałaś, w tamtych czasach CDU była partią konserwatywną. Światopoglądowo jak najbardziej, też społecznie. I to, co jest nam miłe, to jest jednak ta decyzja. Ja jeszcze w okresie moich studiów w latach 90. bardzo często słyszałam, że to była decyzja w pojedynkę, którą podjął Adenauer, Westorientierung. Tak, tak. Że on skierował Niemcy na zachód i że on to przeprowadził praktycznie sam. W latach 50. Był też na tyle politycznie silny, że mi się zdaje, jego wpływ jako jednostki był to bardzo ważny. Ale nie odzwierciedlało to poglądów niemieckich w społeczeństwie. Niemcy już nie są przekonani do współpracy z krajami anglosaskimi. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale jest to dla Niemiec trudny temat. Ale znaleźli się oczywiście wtedy w tym bloku zachodnim pod kierownictwem właśnie wtedy tej CDU, która chciała iść na zachód, chciała iść z zachodem, ale co chodzi o kwestie społeczne, o kwestie światopoglądowe skierowane do obywateli wewnątrz, to były one bardzo, bardzo konserwatywne. Dzisiaj wydaje nam się to abstrakcją, ale kobiety w Niemczech mogły założyć konto bankowe bez wiedzy męża dopiero w 77 roku, drogie panie. To był całkowicie inny świat, większość z nich nie pracowała, więc nam, bardziej emancypowanym kobietom dzisiejszych czasów, mi się zdaje, że te zachodnie Niemcy by tak może mniej się podobały, ale taki to był to świat, taki był jego porządek. Więc De Alte, Adenauer wraz z latami 60. jakby odchodzi w cień. Są następni, którzy sobie dobrze lub mniej dobrze radzą i potem nastaje ten wielki, wielki boom na partię opozycyjną, prawda, Willy Brandt. Tak, Willy Brandt. Willy Brandt, były burmistrz Hamburga, prawda? Mieliśmy wtedy, jak dobrze pamiętam, ten wielki szturm, co prawie cały Hamburg był zalany i Willy Brandt, jako by można powiedzieć, ta skała, to bardzo dobrze skoordynował
że Hamburg z tego dosyć dobrze w miarę wyszedł. Co mu oczywiście zrobiło wszędzie plus punkt, jako bardzo dobry polityk, który jak trzeba, to potrafi. Tak, Willy Brandt do dzisiaj chyba tak bardzo szanowany, prawda? Można powiedzieć, że taka ikona, nie? I to nie tylko w SPD. Jednak Willy Brandt to nawet był bardzo szanowany przez SPD, przepraszam, przez CDU, FDP do tej pory. Przez swoją też, powiedzmy, można by powiedzieć, Entspannungspolitik, prawda? Czyli politykę porozumienia? Porozumienia, tak, porozumienia, myślisz, tak? Tak, można by było to powiedzieć, porozumienia i oczywiście wtedy to wielką podróż do Warszawy, gdzie klęknął przecież przed pomnikiem nieznanego żołnierza, prawda? To było wtedy też w Niemczech bardzo sceptycznie widziane, ponieważ tak. Z punktu widzenia Niemiec to Polska zabrała Niemcom Śląsk oraz Pomorze. I we wielu programach partyjnych tych czasów było wpisane, że te kraje, te obszary mają wrócić do Niemiec. Wiesz, ale myśląc o Willy Brandzie, też ważne jest, abyśmy byli świadomi tego właściwie, w jakim otoczeniu on działał. Pokazaliśmy już, jak konserwatywnym takim skostniałym społecznie krajem, który no wiadomo, że był absolutnie jakby porażony, przeryty tą wojną, no oczywiście wojną przegraną, tak? Nawet jeśli ta gospodarka się podnosiła, jeśli był ten cud gospodarczy, ale społecznie i w swoim takim samozrozumieniu, no to ci Niemcy byli na kolanach, no tak było, zgadza tak? Zgadza się, byli zniepokorzeni przez aliantów i tu mamy znowu tą sytuację, tak jak po pierwszej wojnie światowej, prawda? I to ta sytuacja, ta historia się powtórzyła po II wojnie światowej i, no i to niepokorzenie zostało. Nawet można byłoby powiedzieć, że do tej pory częściowo. Tak. Tak, ale jeśli chodzi mi o Willy Brandta, no to jakby mamy to bardzo skostniałe społeczeństwo, mamy tych szarych echardów, tak, którzy no naprawdę też nie mają daru gadania. Stary Adenauer to już naprawdę już bardzo stary. To są wszystko tacy szarzy, smutni panowie i nagle pojawia się on. Tak, Willy Brandt uchodził wtedy, trudno mi to zrozumieć, ale uchodził na przykład za polityka przystojnego. Jak na niego patrzę, no nie wiem, nie mogę się dopatrzeć, no ale tak było. On był wtedy w miarę młody, jego retoryka była też inna, właśnie nie była taka szara, sztywna. Faktycznie miał dar retoryczny, umiał. I on też potrafił też swoją biografią, nie? Też przekonać ludzi, że idzie coś nowego, idzie postęp. Na przykład jego też relacje małżeńskie i tak dalej, to były jakby równouprawnione relacje, co najmniej tak się mówi, to było całkiem coś innego niż te tradycyjne rodziny, które Niemcy znali do tej pory. Tak. On, o ile wiem, samą wojnę przeżył gdzieś w Skandynawii, nie? Tak, jako żołnierz, zgadza się, przeżył w Skandynawii i po wojnie aktywnie udzielał się w SPD, potem jako burmistrz Hamburga. No i potem już na całą Bundesrepublik, prawda? Czyli też, na końcu kandydat na kanclerza. Też jego tło rodzinne było bardzo interesujące. Ja pewien czas mojego życia spędziłam w Lubece. Tak.
skąd Willy Brandt pochodzi. Zapraszam Państwa, jeśli na urlopie gdzieś powieje Państwo do północnych Niemiec, przepiękne muzeum Willy Brandta. Bardzo, bardzo polecam. W ogóle Lubecka jest miejscem naprawdę wartym zobaczenia i proszę o parę dni, bo na Lubecka potrzeba naprawdę parę dni. I był to człowiek bez żadnego backgroundu rodzinnego, ze strasznej biedy, wychowany przez samotną matkę. I to było zupełne nowum, że ktoś praktycznie znikąd. Zero kontaktów, zero jakichkolwiek powiązań. Z siebie coś potrafił zrobić i to na takim poziomie. I to się też ludziom bardzo podobało. To się zgadza. Nowy człowiek, nowe poglądy polityczne. W czasie zimnej wojny, gdzie naprawdę ludzie obawiali się, że w każdym momencie może wybuchnąć trzecia wojna światowa. I właśnie tą swoją enspannung polityk w kierunku Rosji dał mieszkańcom Niemiec do zrozumienia, że jednak można z Rosją, czyli wtedy z Sowietami, prawda, jednak współpracować. Tak. Chociaż myślę, że tutaj chodziło też jeszcze o jeszcze inne poziomy współpracy, no bo przecież mniej więcej jego czas to był ten czas tych strasznych, tych protestów studenckich. To swoją drogą, 68, no to się zgadza. No, z tych protestów studenckich powstały potem te partie Die Grüne, Zieloni, prawda? A jednocześnie tysiące studentów na ulicach, prawda, pada pierwszy strzał, będą one z ognia, to jest pierwszy, pierwsza ofiara śmiertelna. W Niemczech robi się po raz pierwszy po wojnie strasznie gorąco, w Niemczech zachodnich. Naprawdę to jest, mi się zdaje, dla nich był to pewien szok. I wiesz, co jeszcze w międzyczasie też widać jakby w tych późnych latach 60. Pierwszy kłopot ekonomiczny. Też się zgadza, ale nie zapomnijmy też, że trwała wojna we Wietnamie. W tym momencie złączamy to wszystko razem i się pojawia taki bardzo interesujący człowiek, który jest w stanie poprowadzić Niemcy kompletnie w nowym kierunku. I tym nowym kierunkiem, w całej gamie nowych kierunków, bo trzeba przyznać, że on wytyczył też w polityce społecznej, edukacyjnej. On naprawdę taką szok terapii chyba dla tych skostniałych Niemiec zrobił, która pokutuje do dzisiaj, bo to jest jego czas, to Tom Ostpolitik. On oparł to w ogóle też relacje międzynarodowe, co chodzi o ten kierunek wschód, co chodzi też o kontakt ze wschodnimi Niemcami, nie? Bo to dla nich była jakby tak na skórze najbliższa relacja. Tak, tak. Nie zapomnijmy, że od lat 50. ciągle było mówione, że jednak zjednoczenie Niemiec, że to jest priorytet. Adenauer się o to starał, prawie każdy kanclerz starał się o zjednoczenie Niemiec. Tak. A ci studenci, którzy zaczęli wychodzić masowo na ulicę, to były oczywiście protesty lewicowe. Tak, zgadza się. Więc on miał tą presję z lewej strony, mi się zdaje, ostrą. I wiadomo było, że w tym społeczeństwie stanie się teraz bardzo wiele. Mi się zdaje, że to było oczywiste. A on był tego twarzą. Tak. Wiadomo, każda dekada ma swoją postać wizerunkową, która to reprezentuje. W tym momencie Willy Brandt był właśnie tą nową falą, gdzie ludność czekała na coś nowego, na piękną przyszłość. Tak, a słuchaj, co powiemy, co się działo po drugiej stronie w tych drugich Niemczech? Tak, my teraz pięknie przedstawiliśmy te Niemcy zachodnie. Boże Maria, jak my to mamy w sobie. No słuchaj, co należy powiedzieć, co lata 60., 70., co właściwie na wschodzie? Co tam się dzieje z Rosjanami?
Może bym chwilę tak wstąpił na ten temat w lata 50., gdzie mieliśmy we wschodnich Niemczech ten bunt robotniczy, prawda, gdzie został też bardzo krwawo przez rosyjskie wojska i przez NRD-owskie wojska, powiedzmy, zabity. Tak jak później mieliśmy te bunty, wiadomo, na Węgrzech, w Pradze, w Polsce. Słuchaj, ale DDR buduje mur. No tak, ale to buduje no dopiero w latach 60. 61 rok. Tak, zgadza się, ale kto buduje ten mur? Budowa muru, są różne teorie. Dlaczego ten mur powstał? Moim zdaniem, i tak jak też wielu historyków, mur powstał dlatego, ponieważ bardzo duża część ludności z NRD uciekała na zachodnie Niemcy. I to uciekali, prawda, nie zwykli robotnicy, tylko osoby wykształcone, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele. I z tego powodu postanowiono zablokować te granice oraz wybudować mur, żeby społeczność nie uciekała na zachód do tak zwanego wroga klasowego. Tak, ale wiesz co, w relacji do Związku Radzieckiego musimy tu zaznaczyć, że ta zażyłość tych obu systemów, tak, też pewna uległość Niemiec Wschodnich w stosunku do Związku Radzieckiego wtedy musiała być automatycznie, zwiększyć się, prawda? Tak. Bo jeśli budujemy mur w kierunku zachodu, tak, tu się zamykamy w tych swoich maleńkich NRD, no to jakby automatycznie nasz wielki brat, tak, jest jeszcze bardziej bratem niż zwykle. Zgadza się. Wiadomo, te całe kadry NRD były wszystkie wyszkolone w Moskwie. I to są kadry, które podczas II wojny światowej, albo nawet przed II wojną światową, to są komuniści, którzy z nazistowskich Niemiec uciekli do Moskwy. Jak to był ten na G, ten co tak z tym murem? Teraz mi wyleciało mu nazwisko. Ale wiesz, chodzi o pana z bródką, który dosłownie moment historii przed powstaniem tego muru wystąpił w telewizji i mówił do swoich rodaków, nikt nie chce budować tu muru, takie coś nie powstanie i szybko się to zmieniło i mur powstał. O tego mi chodzi i on był szkolony w Moskwie, ale proszę państwa, to wcale nie była tylko wierchuszka władzy. To państwa bardzo, bardzo zdziwi, ale prawie wszyscy do końca lat 80., którzy zdali maturę i uzyskali dyplom szkoły wyższej, mieli za sobą piękną podróż. Większość ludzi ze wschodu Niemiec wspomina te podróże cudownie. Organizowała to tak zwana Organizacja Przyjaźni Radziecko-Wschodnio-Niemieckiej. Taka podróż, która miała zbliżyć i pokazać takiemu nowemu człowiekowi socjalizmu, miała pokazać piękny Związek Radziecki. I takim sposobem bardzo, bardzo wielu obywateli wschodnich Niemiec poznało Moskwę, poznało wtedy jeszcze Leningrad, tak? Tak, Leningrad. I byli zachwyceni, jak to przyjaciele z Rosji ich przyjmowali, jak to wszystko było cudownie. Takim sposobem Związek Radziecki też sobie te elity wychowywał. Kupił to może jest za dużo powiedziane, ale wpływał na nie, na te elity społeczne. Wpływał w ten sposób. Ta organizacja tej przyjaźni radziecko-wschodnio-niemieckiej była bardzo aktywna. Gdzieś mi przeleciało, pisząc jakiś artykuł, że przez tą organizację na przestrzeni lat przewinęło się, obym się teraz nie pomyliła, ale chyba było to nawet 6 milionów osób. To jest już bardzo wysoka suma.
I na różnych poziomach to działało. To działało właśnie, co chodzi o wymiany na uczelniach. Wiadomo, tu w ogóle ogólnie nauczanie na uczelniach wyższych było bardzo powiązane ze Związkiem Radzieckim. I było względnie na wysokim poziomie. To musimy do dzisiaj przyznać, że tu to szkolnictwo wyższe było naprawdę na wysokim poziomie, było bardzo, bardzo profesjonalne. Ale też były te wymiany na poziomie też licealnym i innych szkół. To była bardzo ścisła współpraca. O służbach bezpieczeństwa to nawet powinniśmy w ogóle, nie wiem, czy nie postawić tam znak w ogóle równania, nie? Tak, temat Stasi. Mówi się, że w NRD było więcej tajnych współpracowników Stasi niż wolnych mieszkańców. Tak, i to doprowadziło do niesamowitej współpracy, która pokutuje do dziś. I teraz jakby lotem ptaka wracamy z powrotem do zachodnich Niemiec i może też te lata 70., 80. teraz weźmiemy, co? Możemy, możemy. Dobrze, no to jedziemy lata 70. Co my tu mamy? Mamy wzmocnioną współpracę z Sowietami gospodarczą, nowe kontakty, prawda? Nowe umowy, nowe rurociągi powstają, żeby te dwa kraje, powiedzmy, zbliżyć no, do siebie po tej II wojnie światowej, bo nie ukrywajmy tego, do tej pory Niemcy mają to w stosunku do Rosji takie, że są, czują się jednak winni do tej pory, prawda? I starają się to jakoś pokazać, że jednak kraj niemiecki się zmienił, społeczeństwo się zmieniło, że to już nie jest ten kraj jak w 1939 do 1945. Tak, i tu musimy chyba też wskazać, że ten Wandel durch Handel też nabiera na sile, nie? Tak. Jak jemu było? Poczekaj, był taki Szalko Lotkowski? Kojarzysz to nazwisko? Tak. To pamiętam. Ale to już jest bardzo, bardzo dawno temu. Tak, no. Ale właśnie pojawiają się na jakby na tym szwie, tak, między polityką a ekonomią, pojawiają się tacy niecałkiem... Takie szare eminencje. Tak, pojawiają się tacy, no jak byś go nazwał? Pośrednik, trudno powiedzieć. Ale coś, nie? Super, no, uważam, że tak, to słowo pokazuje to najlepiej. Panowie pośrednicy. Tak, panowie. I on jest taki klasyk, nie? Tak. Takie klasyczne. Mieliśmy też w NRD byli panowie pośrednicy, którzy powiedzmy sprzedawali, wymieniali obywateli NRD politycznych za grubą gotówkę do Niemiec Zachodnich, prawda? I w ten sposób NRD zdobywało też swoje zachodnie dewizy. I to naprawdę chodzi o bardzo wysokie pieniądze. Tak, to jest informacja teraz niepotwierdzona, bo ona, czy wszyscy Państwo kojarzycie taki katalog? W latach 80. katalogi były, prawda, bardzo modne, chyba troszeczkę nawet w latach 90. Oto. No, też miałem. Tak, takie tysięczne, 1000 stron, tak. I to jest informacja, którą mam od starszego pracownika, który wtedy był zatrudniony w Otto. I on mi powiedział, że niektóre produkty też, że Otto bardzo ściśle współpracowało z przemysłem po prostu tekstylnym w NRD. Tak. I więc jakby te kontakty były takie... Pielęgnowane. Jak... Proszę? Pielęgnowane. Powiedzmy. Pielęgnowane i nawet, jakby to powiedzieć... one już wtedy, no nie można było powiedzieć, prawda, że my tu oficjalnie zawarliśmy wielką umowę i tak dalej, to jednak tu się
wykształciła pewna szara strefa. Nie uważasz? Tak, ale mamy to, jak się popatrzysz, to funkcjonuje do tej pory prawie z każdym krajem, że są takie kontakty gospodarcze, o którym szary człowiek nigdy się nie dowie. Tak, ale już wtedy pojawił się właśnie taki typ biznesmena a la Szajko Lotkowski. Nie uważasz, tak, że to w następnych latach spotkamy tych typków cały czas, nawet do dzisiaj. To jest taki, nie, mini mafiozo nie? Nie, to nie jest mini mafiozo. To, tak jak bym powiedział, naprawdę taka szara eminencja. Tak, ale on też ma coś takiego, ale on też ma taki wątek kolesia. Tak. To znaczy, on nie jest osadzony, on nie ma funkcji pomacik, tak teraz funkcyjnie go weźmie. Oficjalnej, on nie ma żadnej oficjalnej, powiedzmy to tak, doradca. Tak, sprytny doradca, każdy się go może wyprzeć, bo to jest też fajne, nie? Bo zobacz, jak potem te Nord Streamy i tak dalej, każdy się każdego może wyprzeć. Więc to jest typek, który nie ma oficjalnej funkcji, jakby partyjnej, politycznej czy cokolwiek, tak? Z firmami ekonomicznymi jest związany luźno, jest freelancerem, prawda? Oni są freelancerami, wyglądają średnio, ale jak na tamte czasy są dobrze ubrani. I mają klasycznie taki samochód z tą gwiazdą. Zgadza się. Klasyk. Też dobrze odżywieni na oku. No, głównie też z małym brzuszkiem. Z brzuszkiem, tak. I to są ci panowie i można powiedzieć, że lata 80. nabiera to na sile, prawda? Tak. Ta współpraca. Głównie pod kanclerzem Kohlem. Powiedzmy tam, który już jest CDU znowu, nie? Tak. Wtedy jest CDU. Powiedzmy ta polityka, którą teraz wyniki mamy, to już w latach 80. ona działała, prawda? Już wtedy ta współpraca, też ta nieoficjalna Sowietami była dość wysoka. Tak, ale wiesz co, bo tu mam taką następującą rzecz na myśli, tak, że w tamtych latach już pod rządami znów konserwatywnymi, to znaczy już jakby po epoce Willy Branda, tak, nastaje Kohl i współpraca kwitnie, tak? Kwitnie, tak. Władze się zmieniają, ale Szajko Lotkowski dalej jest. Doradca zawsze pomaga. Zawsze pomaga, zawsze gdzieś jest. I to wszystko idzie dalej i widzisz, na moją logikę, to wszystko nie byłoby możliwe bez Rosjan w tle. Tak, zgadza się. Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, pan prezydent Rosji, pan Putin, był stacjonowany. To jest jako, to. Jako oficer KGB w Dreźnie, prawda? I już wtedy, powiedzmy, powstała taka, można powiedzieć, taka lekko mafijna siatka KGB, która ciągła się przez całe NRD aż do zachodnich Niemiec. I znowu mamy takiego pana, Waning. On do dzisiaj funkcjonuje. Tak. Kojarzysz go w mediach, nie? Tak. Znowu, i to jest identycznie taki typ, to jest znowu ten freelancer, balansujący między Niemcami a Rosją. Niesamowity człowiek, który to jego igiełka szyła Nord Stream. Tak, jego igiełka, to właśnie tak ciekawostka dzisiaj trochę właśnie na jego temat czytałem, że właśnie on był takim, jakby powiedzieć, tą osobą, która dobrze doradziła. I mamy znów, to jest identycznie ten sam model. I to się naprawdę ciągnie i ten model się powiela. Aha, Waning, w ogóle te wszystkie kłopoty Nord Stream, ponieważ on jest taki freelancerski, nie? Jego też nic nie dotknęło. On gdzieś teraz mieszka, wiesz, na zachodzie Niemiec w ogóle, chyba tam całkiem niedaleko u ciebie tam.
Coś tam czytałem, ale powiem ci, że w tym momencie nie doszłem do tego, gdzie on mieszka. Ale właśnie dzisiaj miałem go właśnie na ekranie, jak właśnie tak przygotowałem ten dzisiejszy program wspólny, to tak natknąłem się na tą osobowość, mówię, pan doradca. Tak, ale on znowu, tak, to jest taki pięknie siwy, wesoły pan. Jak widzisz jego twarz, on jest zawsze uśmiechnięty. On w ogóle nie ma w sobie jakiegoś takiego sowietmęcz, nie? On w ogóle nie wygląda jak taki, jakby zachodni Niemiec wyobrażał sobie wschodniego Niemca z tamtych czasów. On w ogóle nie wygląda jak takie Stasi. On był oficerem Stasi. Tak, ale w ogóle on robi takie wrażenie, jak się na niego patrzy, nie? Wesołego, cieszącego się życiem pana. Tak. Naprawdę miło się z nim usiądzie i tam zamówi u ciebie Warsztajna, nie? On urządził rodzinkę jakoś bardzo fajnie, ale już na zachodzie Niemiec, już tak się odciął od tych wschodnich klimatów. O ile wiem, jest nawet poważnym właścicielem nieruchomości, jakąś miejscowość, wiesz, się wkupił i kupił połowę nieruchomości. I wiedzie mu się jakoś cudownie, cieszy się świetnym zdrowiem. Wszystko jest cacy. I on właśnie, on poznał Putina, pracował potem dla zachodniego banku Dresdna Bank. Właśnie, to była ta nitka, że on stworzył Tochter Unternehmen, czyli firmę córkę od Deutsche Dresdna Bank, celu Nord Stream. On, mi się zdaje, to jego freelancerstwo, my teraz tylko wiemy o Nord Stream, prawda, bo to jest jego jakby tak. Najlepszy projekt, ale ja nawet nie chcę myśleć, ilu innych projektach on był. Zgadza się. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, ile panów Szakolotkowskich i Warningów lata po Niemczech. Zgadza się. I to mamy znowu wpływ sowiecko-rosyjski na ekonomię i na banki, prawda? Tak. I to jest naprawdę zmora, muszę przyznać. Ja też w Niemczech ma to widocznie jakieś źródło, czy jest jakieś pozwolenie, wiesz? Ja się dziwię, że jest pozwolenie na tego typu w ogóle ekonomię. I to pozwolenie jest już naprawdę od dekad, właściwie od lat 70. Co robią ci panowie? Przecież pierwsze, co powinno być w ogóle wykreślone, to jest to, co w ogóle rozmowy z nimi. Ale sama dobrze wiesz, że mamy w Niemczech bardzo tych lobbyistów, prawda? I to obojętnie, no powiedzmy, czy to są polityczni lobbyiści, czy medyczni z firm farmaceutycznych, czy też energetycznych, oni wchodzą do Bundestagu, wchodzą i wychodzą, prawda? To jest w Niemczech lobbystyka niezakazana. Tak, chociaż chcą to bardziej kontrolować teoretycznie. Tak, też powiem ci, że widocznie gdzieś też na szczeblach władzy jest pozwolenie, jakaś też chęć kontaktu z typami jak oni. Że wiesz, ja się dziwię, że polityk, który powinien uważać na to, z kim się kontaktuje, tak? Z kim ma związki ekonomiczne, komu co zleca, że w ogóle ma kontakt z tym człowiekiem. Ale dobrze znasz to powiedzenie, eine Hand wäscht die andere. Jedna ręka myje drugą, prawda? I tutaj mamy właśnie przykład, że taki szary pan przyjdzie do pewnego polityka, mówi, ach, ty masz tam jakieś problemy, ja ci z miłą chęcią pomogę. Prawda? Ale to jest też związane i tu dla naszych słuchaczy. My żeśmy teraz pięknie przedstawili te relacje wschód-zachód Niemiec, ale jak już jesteśmy teraz w dekadach po połączeniu Niemiec, nie? Bo my jakoś historycznie już teraz doszliśmy do tych lat 2000. Organizacja kontaktów polityczno-ekonomicznych w Niemczech działa na zasadzie stowarzyszeń branżowych. I to, myślę, Tomasz, też jest pewnego typu nieszczęściem, bo tam też się kręcą różni ludzie w tych stowarzyszeniach.
i w różnych organizacjach. I chciałabym wskazać na taką organizację, to jest ten Ostausschuss. Tak. I tam niby są skupione wszystkie firmy, które inwestują na wschodzie, szeroko zrozumianym wschodzie, bo tam też chodzi od Kaukazu po Azję Środkową i tak dalej, nie? To się nie kończy jakby na Moskwie, nie? I te takie organizacje, one, ich działanie jest bardzo, bardzo szerokie. One jest na styku szeroko pojętej ekonomii, polityki i wręcz prosi się o takich typków, bo ono samo w sobie to działanie jest nieprzejrzyste. Zobacz, ono, ten Ostausschuss skupia firmy, skupia banki, skupia i zaprasza cały czas polityków, to jest bardzo, bardzo wpływowa organizacja i politycy występują tam jako mówcy, ale także jako współdziałacze tej organizacji. To jest nieszczęsne. Placek miał tam nawet funkcję. No, Placek. Z tego, co dzisiaj tak czytałem, to po agresji na Ukrainę, to pan Placek powiedział, że będzie rezygnował ze swojej funkcji w tej fundacji czy organizacji, prawda? Że będzie tam tylko do następnych wyborów tam działał. Tylko do tej pory nikt nie powiedział, kiedy następne wybory tam będą. Dla naszych słuchaczy, Placek jest typowym politykiem SPD z Brandenburgii, był tam premierem i jeszcze za czasów Schrödera panowie miło im się współpracowało. Tak. Ale Placek jest znacznie skromniejszy od Schrödera. Nie miał też tak wiele żon. Zgadza się. To jest skromny facet z Brandenburgii, raczej w stylu bycia przypominający dobrego urzędnika, a właśnie nie kolesia, bo Schröder taki był jednak, miał pewien taki styl bycia nieurzędniczy. O. Powiedzmy dla słuchaczy, pan były kanclerz Gerhard Schröder był bardzo znany pod pewnym zdaniem. To była taka impreza przy piwku, prawda? Telewizja była i pan Schröder krzyczy tam głośno: przynieście mi tu jeszcze piwo, bo będę zaraz tu strajkował i nic nie robię, prawda? To do tej pory to się w Niemczech jest takie bardzo znane zdanie. A jeszcze wracając do żon pana Schrödera, nie wiem, czy wiesz, że była żona pana Schrödera, to jest teraz żona niemieckiego ministra. Schröderkopf, tak. Tak. To też taka mała ciekawostka. Nie? Jakie mamy nawet tutaj powiązania byłego rządu ze współczesnym rządem. Ale wiesz co jest, jak ja myślę o Schröderze, to uwielbiam wczesnego Schrödera. Nie wiem, czy kojarzysz, to była ta kampania przeciwko LOW-owi, nie? Tak. I tam dosłownie Schröderowi już wtedy przechodziło wszystko. Pamiętasz taki epizod, jak on zaczął strasznie szczekać na tą Hilu Schröder, to znaczy żona numer dwa, z którą się tak. rozwodził, dla tej, o której teraz mówisz, nie? Mhm. Pamiętasz, co on naprawdę takie karczemne, jak dla odchodzącego męża, który zdradził żonę, tak? Karczemne rzeczy w ogóle mówił. I to już było tak, że właściwie zaakceptowano tego człowieka w tym swoim marnym obliczu, nie? Tak, ale Schröder był powiedzmy osobą, która naprawdę pozostawiała po sobie wrażenie. Tak. Ale niekoniecznie pozytywne. Niekoniecznie pozytywne, oczywiście, zgadza się. Tylko to do tej pory jest osoba, o której się mówi. Prawda? Były członkowie Gazpromu, prawda? Wracając do Gazpromu, Gazprom był też w zachodnich Niemczech dużo, dużo lat sponsorem Schalke, czyli jednego z największych klubów piłkarskich w Niemczech. Nie? Najpopularniejszy, można powiedzieć, nie? No,
No, Bayern, no. Przepraszam. No, ja jestem za Dortmundem, to Schalke. Rozumiem. Drodzy Państwo, teraz nasza wymiana zdań była absolutnie zachodnio-niemiecka, była związana z Bundesligą i to jest teraz bardzo trudne do odszyfrowania. Ja rozumiem, że Tomasz tu za Dortmundem, ja jak najbardziej za Schalke, ale moje serce bije dla Bremen. No, nie, z tym możemy jeszcze pożyć. Możesz z tym żyć, okej. A wiem, że Gerhard Schröder jest fanem Hannover 96. Tak, zgadza się, no bo stamtąd pochodzi. Gerhard Schröder chyba najbardziej, więc wylądowaliśmy już w latach 2000, tak? Najjaskrawszy dowód na to, jaki wpływ Rosjanie mają w Niemczech. Zgadza się. Jego kariera jako kanclerza, który podpisał wszystkie dokumenty, co chodzi o Nord Stream 1, prawda? On był tym, który nadał temu jakby Lauf. A gap ciąg, in things I love. No, że ciąg dalszy. Zapoczątkował to wszystko i określał Putina jako tak bez demokrata bez skazy, tak? Tak, demokrata, czysty demokrata bez skazy. Najczyściejszy demokrata bez skazy to było. Tak, cały czas mówił o tej przyjaźni obu mężczyzn ze sobą. Bardzo lubię tą historię, gdy Putin podarował państwu Schröderom dwójkę dzieci. Tak, tak. Więc Putin stał się nawet Bogiem. Przepraszam bardzo. Tak, no to bardzo bliski to byli bardzo bliscy przyjaciele, prawda? No do tej pory są. Tak, i drodzy Państwo, w 2005 roku Schröder po przegranej w bardzo kiepskiej kampanii, którą prowadził, którą przegrał z Angelą Merkel, ale zdążył jeszcze przed przegraną wytykać jej, że jest kobietą brzydką i że nigdy nie zostanie kanclerzem. Tak, zgadza się. A jednak wszystko, więc z tą jego zdaniem brzydką, która nigdy nie zostanie kanclerzem, przegrał. I po tym faktycznie od wielkiego biura, od Rady Nadzorczej po Radę Nadzorczą, praktycznie wszystkie funkcje, nie? W tych państwowych koncernach, bo on w Rosneftie był, w Gazpromie tak, był. Wszędzie gdzie szło, wszystko wziął. W Rosneftie, tak, bo po przegranych wyborach on już politycznie, powiedzmy politycznie się tak nie udzielał. Udzielał się właśnie w firmach gospodarczych, głównie związanych z przemysłem naftowym i gazowym z Rosji. Ale Tomasz, całkowicie bezwstydnie. Tak, całkowicie bezwstydnie. I tu mamy znowu ten zwany lobbyizm, który przechodzi na najwyższy szczebel, prawda? Że nawet najwyższa polityczna osoba w państwie, kanclerz jest kupny. Bo to można powiedzieć, on był kupny. Tak się popatrzymy. I tu chciałabym, jeśli pozwolisz, mogę troszeczkę o tej sytuacji w Mecklenburgii. Tak, proszę. Bo, drodzy Państwo, mówiliśmy już o kontekście zachodnich, wschodnich Niemiec. Ale jest jeszcze płaszczyzna, którą my tu z Tomasem będziemy Państwu często przypominać, bo jako, no, jakby można powiedzieć, przedstawiający niemiecki punkt widzenia, musimy Państwu zaznaczyć, jak ważne dla niemieckiej polityki są landy, kraje związkowe. I chcę Państwa zaprosić do Mecklenburgii, Pomorza Wschodniego. Bo jest to moją specjalizacją, wiele artykułów na ten temat się ukazuje. Tym się bardzo interesuję, jak to w tym landzie właściwie się ma z energetyką. Ten land po przełomie systemowym na początku szalenie przegrał. Było to rekordowe bezrobocie. Mówimy tu o bezrobociu na poziomie 25%.
praktycznie totalne załamanie gospodarki. Mówimy to o latach 90. I jest to kraj związkowy, który miał strasznie, strasznie trudny start po transformacji. Bardzo wielu mieszkańców po prostu porzuciło ten kraj związkowy. Wyjechało za pracą na zachód, prawda? Lub do Berlina. To była trudna sytuacja i nawet doprowadziła do tego, że premierem stał się przedstawiciel dawnej partii DDR-owskiego, komunistycznej DDR-owskiej partii, PDS. Bo jakby ta partia narodziła się w systemie partyjnym niemieckim na nowo. Najpierw jako PDS, jako kontynuacja SSED. A teraz funkcjonuje dalej pod nazwą Die Linke. To musimy pamiętać, bo to, na to będziemy zwracali uwagę bardzo, bardzo często. I ta partia nawet tam miała swojego premiera. To jak na skalę Niemiec było jednak bardzo niebywałe, że był tu taki krok do tyłu. To było trudne, ale w tym całym załamaniu, a chodziło to głównie też o stocznie, no bo Mecklenburgia Pomorze Wschodnie leży nad samym Bałtykiem. W gruncie rzeczy bardzo piękny kraj związkowy, przepiękne krajobrazy, ślicznie tam naprawdę jest, ale chodziło o te stocznie, które się załamały. My los postsocjalistycznych stoczni dobrze znamy w Polsce, prawda? Bo doszło do podobnego procesu. Ale ten proces załamania miał być ratowany przez kogo? Przez rosyjską firmę. Synka jakiegoś bogatego oligarchy. I wiedzą Państwo co? Mieszkańcy tej Mecklenburgii wiązali z tym naprawdę szczere nadzieje. Uważali, że jest to super. Niebywałe, prawda, że oni opowiadali się za sprzedażą właśnie tej stoczni Rosjanowi, bo byli przekonani, że to jest to najlepsze. Wrócą miejsca pracy, będzie wszystko super. Oni naprawdę, sami mieszkańcy Mecklenburgii chcą współpracy z Rosją. I dlatego też praktycznie budując Nord Stream 1 i później Nord Stream 2, drodzy Państwo, w kraju, gdzie ekologia jest olbrzymim tematem i protestuje się praktycznie chyba w każdym wymiarze życia, prawda? Przed każdym supermarketem, no, każda droga, każda wiewiórka jest ratowana i chyba każda żabka przeprowadzana przez ulicę. Przyznasz? To się zgadzam, to daje Ci rację. I to tak. Mamy znowu ten, to co dzisiaj mieliśmy, temat Elon Musk i budowa fabryki Brandenburgii, prawda? Tak, budowa fabryki Brandenburgii, która potrzebuje wodę, na to całe wsie się buntują i protestują. Przepraszam, coś chciałeś powiedzieć? Bo ja... Nie, proszę. Ale budowany jest Nord Stream 1, później Nord Stream 2. Cztery straszne rury, no co chodzi o ekologię, chyba totalna porażka i nikt, ale absolutnie nikt nie protestuje. Wszystko jest absolutnie super. I to właśnie pokazuje na to, co w tej Mecklenburgii się dzieje. Ten projekt Nord Stream 1, później Nord Stream 2 jest absolutnie popierany przez polityków SPD. Tam mamy takiego premiera Zelleringa, który jest świetnie nastawiony na Rosjan i on też się bardzo, bardzo cieszył, gdy Rosjanie wchodzili wtedy też w ten stoczniowy biznes. I on tylko przyklaskuje. Ale już w latach 2010 późnych Zellering podupada na zdrowiu. W międzyczasie się wyleczył, jest już zdrowiutki. Ale podupada na zdrowiu i jego następczyni, Manuela Schwesig, zostaje premierem Mecklenburgii Pomorza Przedniego. I także wspaniale, ale wspaniale współpracuje z Nord Stream AG. Jest jej
cudownie ze Schröderem i wszystkim panom, też z nimi się spotyka, wymienia maile, karteczki świąteczne, bo znów pojawiają się i to na poziomie Mecklenburgii ci panowie, o których mówiliśmy. Warnik i spółka. Bo to nie jest, bo Warnik nie działa w pojedynkę. Tam taki EBAT, nie wiem, czy słyszałeś, nie? Też się taki kreślił. Jeszcze paru takich panów, ale to jest zawsze klasyk, ten brzuszek, te srebrne włoski, to dobre ubranie. Powstają nowe fundacje ekologiczne. O, tak, tak, przez samego byłego premiera, to znaczy Zellering założył fundację, która miała na celu obejść amerykańskie sankcje i dobić do końca budowy Nord Stream 2. I faktycznie im się udało. Ale do dzisiaj jest to bardzo, bardzo trudny temat, ponieważ, drodzy Państwo, wszystko, co mogłoby całą tą intencję sprawy i wszystko, co się wydarzyło, udowodnić, znaczy papiery, niestety znalazły się w kominku. Biedna pani urzędniczka, młoda kobieta, podobno w jakimś stanie paniki, wrzuciła je i spaliła. Nie ma? A ponieważ z tą cyfryzacją też jakoś nie idzie w tej Mecklenburgii, nie mamy nic elektronicznego i ostatnio dowiedzieliśmy się, że na tamtym etapie jeszcze była to wielka koalicja w tej Mecklenburgii Pomorzu przed nim. Wtedy był tam ministrem gospodarki, pan Pigel, i on sprzątał swoją skrzynkę e-mailową i o dziwo posprzątał wszystkie maile, które wymieniano ze spółką Nord Stream i z kolesiami jak Warnik. Zniknęły. Tak, po prostu przypadkowo zniknęły. Muszę powiedzieć, że Mecklenburg robi się w ogóle jakimś miejscem na ziemi niepojętym. I to jest jakby, to jest połączenie wszystkich złych nawyków i wszystkich złych praktyk, które praktycznie od lat 70. w relacji ze wschodnimi Niemcami, z tym także z Rosją, miały miejsce. To jest już potęga. To jest wszystko to zło w pigułce. To jest było Pomorze Przednie. Coś niesamowitego. Jak ja słyszę o tych kominkach, o tych mailach i poziom tego jest tak beznadziejny. I nawet jak byłam na miejscu, jak rozmawiam po prostu ze zwykłymi ludźmi, to muszę powiedzieć, że wręcz jestem nie tylko w szoku, jestem też po prostu zła, bo zwykły obywatel, drodzy Państwo, jemu to w ogóle nie przeszkadza. Ludzie uważają, że tak jest całkowicie w porządku, bo Zellering i Schwedzik, jej się udało przechytrzyć Amerykanów. I że to jest super. Naprawdę, ludzie po prostu uważają, że ona sprytnie zadziałała i właściwie i obroniła Mecklenburgię przed Amerykanami. No to jest ta mentalność z zimnej wojny, prawda? To jest niesamowite, co się tam działo. I właśnie na takim terenie, w takiej jakby na takim gruncie może to wszystko działać, tak? Więc może tu to słowo, które przytoczyłeś, które żeśmy tak odrzucili z tą mafią, ale to troszeczkę to przypomina, nie? To są po prostu machlojki i muszę to powiedzieć, ale takie już tanie. Takie bardzo, bardzo tanie, bo na przykład powiedzieć ludziom, że się sprzątało skrzynkę, no to jest przecież niesamowite. No ale zadziałało, skutecznie. Tak, tak. Nie można odnaleźć w ogóle podstawowych danych, podstawowych przecież no kwestii. Jak samo z tymi papierami, to jest niesamowite, że w naszych czasach nie ma, to jest po prostu nie do zrozumienia, że nie ma cyfrowej wersji tych całych podatkowych dokumentów tej fundacji. Jedyny dokument na papierze został spalony. Tomasz, to jest niesamowite, nie? I no, tak to wygląda. I to się ciągnie do dnia dzisiejszego. I co my jeszcze tam zobaczymy? Ponieważ możliwe,
że to jeszcze nie jest koniec. Jak Państwo wiedzą, w zeszłym roku, na koniec września chyba, czy września albo sierpnia, już teraz nie jestem pewna, wybuchły. 3 z rur Nord Stream wybuchło. W gruncie rzeczy to są razem 4, to znaczy każda nitka to są 2, prawda? Nord Stream 1 to są 2, Nord Stream 2 następne 2. 3 wybuchły. Na razie nie wiemy, kto to był, są tam różne tezy, ale nie wiemy. Więc jak na teraz Nord Stream nie można uruchomić. Jest tylko jedna funkcjonująca nitka i na razie jest to w ogóle zamknięte. Nic się gazowo na tej linii nie dzieje. Tomasz Państwu już powiedział, że Kretschmer, premier Saksonii, bardzo by się cieszył, aby to wszystko znowu naprawić i byłoby fantastycznie. I po tym wszystkim myśleliśmy, że jak się te rury zamknie, to przecież ta firma, która je obsługuje, Nord Stream AG, gdzie znowu jesteśmy przy Schröderze i przy Warningu, że ona po prostu nie będzie mogła funkcjonować, bo na czym ona właściwie zarabia, prawda? Bo ona teraz przecież traci pieniądze dzień w dzień. I myśleliśmy, że no oczywiście, że ona będzie po prostu musiała, ta spółka będzie musiała się zamknąć i się zwinąć. To jest spółka w szwajcarskim CUG. I drodzy Państwo, oni to przeżyli. Oni nadal są właścicielami Nord Stream. Oni nadal są. Świat się zmienił, jest wojna, wszystko się zawaliło, nawet nie ma przepływu gazu między Niemcami a Rosją, ale Nord Stream AG w małej miejscowości w Szwajcarii, CUG, nadal jest i czeka. I pan Warning nadal chyba się bardzo cieszy. Tak, myślę, że z tym gazociągiem jeszcze dużo ciekawych rzeczy usłyszymy. To jeszcze nie koniec. I zobaczymy, co jeszcze przed nami, ale bardzo ważne mi się zdaje dla tych, którzy chcą te relacje obserwować i śledzić, to są naprawdę te nieformalne powiązania lobbystyczne panów, poczynając na Szalko-Lotkowskim, na Warningu, i ten Ebert i wielu, wielu innych. Podejrzane postacie, które się cały czas w tych relacjach pojawiają. Pojawiają i wydają się też nowi aktorzy pojawiać, prawda? Wojna się z Ukrainą kiedyś skończy i już teraz są pytania i co potem? Jak mamy się przed Rosją kompletnie zamknąć? To nie idzie. Na pewno powstają nowe plany, nowy połączeń gospodarczych z Rosją. Ale to przyszłość pokaże, jak to będzie wyglądało. My, mi się zdaje, ci, którzy analizują, obserwują tą sytuację, musimy bardzo być ostrożni i czujni, co chodzi o nieformalne powiązania i znowu rolę tych pośredników. Bo mi się zdaje, że żeśmy tu dotarli jednak do takiej clue tej całej sprawy, jak to funkcjonuje. Tak, tak, zgadza się. Tylko też chciałem jeszcze pewien punkt słuchaczom powiedzieć, czemu ogólnie ten Nord Stream 1 i 2 był takim bardzo tematem w Niemczech ważnym. Trzeba powiedzieć, że przemysł niemiecki żyje z gazu, działa z gazu. Wszystkie te huty, cały przemysł chemiczny jest na gazie. I ten gaz z Rosji był sprowadzany do Niemiec za bardzo, bardzo niskie pieniądze. To były grosze. Po prostu dolar się musi kręcić dalej, prawda? Bardzo, bardzo słusznie, że to przedstawiłeś słuchaczom, w jakiej zależności energetycznej Niemcy w ogóle są. Nie zapomniajmy też o elektrowniach na gaz, co w Niemczech są wprawdzie zamykane, ale za to znowu są otwierane elektrownie węglowe. Długi czas ten węgiel, teraz co prawda już nie, ale był też importowany z Rosji. Był. Kto wie, czy to znowu, jak się tam zmieni coś, nie wiemy.
no zapotrzebowanie no na gaz jednak w Niemczech wzrasta, prawda? To już no nie chodzi też o przemysł, to chodzi też o zwykłego szarego człowieka, gdzie większość obywateli w Niemczech mających domki jednorodzinne mają ogrzewanie na gaz. Wprawdzie rząd niemiecki stara teraz się wprowadzić kampanię na nowe energie, prawda, żeby każdy mieszkaniec sobie kupił nową pompę, która będzie ciepło produkować z prądu, ale do tej pory te koszta dla szarego człowieka są olbrzymie. Dlatego i większość tych mieszkańców będzie trzymało te piecyki gazowe jak najdłużej się da. Czy to nie było tak 2 tygodnie temu, że chcieliśmy nasze nagrania, żeby kończyły się jakoś bardzo pozytywnie? No to jest pozytywnie. Ja lubię ekologiczne energie, prawda? Dobrze. O, właśnie. To po erze gazu, bo o tym to jest cel niemieckiej energii, Wende. Celem jej jest zastąpienie wszystkich kopalnianych źródeł energii energią odnawialną. Tak, i tu powiem ci szczerze, ja jestem minimalnie na tą politykę sceptycznie ustawiony, ponieważ państwo niemieckie jednak zamknęło te ostatnie elektrownie atomowe, elektrownie gazowe, no teraz jeszcze działają jak działają, ale nie na pełny etat, by można było powiedzieć, mamy te elektrownie węglowe i zostają nam fotowoltaika, prawda, oraz energia wiatrowa, tak, prawda. Ja mieszkam w tym rejonie, gdzie my mamy więcej wiatraków niż paneli na dachu, ale zastanawiające jest to, mamy zimę, prawda, wiatraki się tak nie kręcą, panele słoneczne nie produkują prądu, ale prąd musi być dalej skądś kupowany i ten paradoks jest, że Niemcy wtedy kupują prąd z Francji z elektrowni atomowych, czyli odnawialna energia, prawda? Będąc już jakby w moim tutaj zakresie zainteresowań stricte energetycznych, tu też taki temat, my właściwie nie mamy twardych dowodów na to. Ale powiedz Tomasz, co o tym sądzisz? Bo pojawiają się takie oceny, takie tezy, że Rosja wpływała swoimi kanałami, swoimi metodami na to, żeby Niemcy ostatecznie zdecydowali się na tą straszną rozbudowę OZE, bo jednak jest ona bardzo gwałtowna, bardzo droga i taka rygorystyczna, bo oni nie dopuszczają jakby, no prawda, zgasili atom, tak, który jest no, nie, tak, bezemisyjny, więc tu trudno jest już mówić o jakiś dobru dla klimatu, no bo atom też jest dobry dla klimatu, bo jest bezemisyjny. Powiedz Tomasz, co o tym sądzisz, o tym wpływie rosyjskim? Zaznaczam, nie mamy twardych dowodów na tą tezę. Nie, jesteśmy... Twardych dowodów nie ma, ale no na pewno mamy kilku szarych panów, którzy ze swoimi teczkami odpowiednich polityków odwiedzili, prawda? Bo te kontakty niemiecko-rosyjskie, nieoficjalne, istnieją dalej. Czy polityczne, czy gospodarcze. I na pewno nieoficjalnie takie odwiedziny miały miejsce. Na piwo? Na piwo. Tak, to będziemy usiedli przy piwku, porozmawiajmy. Porozmawiamy przy piwku, a Tomasz rozmawia z nami z takiego miasteczka Warsztajn. Tak. Kto z Państwa już spróbował pysznego piwa z Warsztajn? Moim zdaniem ono jest troszeczkę, powiem Ci, gorzkie, Tomasz. Chciałem to właśnie powiedzieć, to trzeba lubić, ponieważ to jest pilsner, a pilsner słynie z tego, że to jest odmiana piwa lekko gorzkawa. Warsztajna jest naprawdę, Jewar i Warsztajna jest dla mnie ciut za gorzkim piwem.
Ojewa jest bardzo gorzkim piwem. Ale to jest twojego byłego regionu, prawda? Z północy tak. Niemiec. Dlatego zawsze o tym myślę i tak. Uważam, że był to teraz bardzo pozytywny akcent ze Schröderem i Warningiem przy piwie. No, powiem ci szczerze, że aż bym się napił. A, dobrze. To tym wesołym akcentem lecimy do naszych lodówek, otwieramy sobie jakieś pyszne piwko. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, serdecznie Wam dziękujemy. Chcemy Was zaprosić też do takiej dyskusji. Mamy tutaj taką funkcję komentarzy. Może macie jakieś pytania do nas, może macie swoje przemyślenia. Może chcielibyście, abyśmy może jakąś kwestię pogłębili albo w następnej audycji do czegoś nawiązali, bo uważacie na przykład, że żeśmy coś potraktowali po macoszemu. Jak widzicie, bardzo chętnie opowiadamy i dużo opowiadamy o tych Niemczech. Może nie wszystko dla Państwa jest takie jasne, no bo jednak rzucamy sobie hasła też i medialne, jakby tu pojawiają się postacie z jakby tego świata polityki, mediów i ekonomii niemieckiej. Może należy pewne rzeczy wytłumaczyć jeszcze raz, albo może przedstawić inaczej. Prosimy, aby Państwo korzystali z tej funkcji komentarzy. My je regularnie czytamy i bardzo się cieszymy, jeśli Państwo będą mieli wpływ na naszą audycję. Gorz z Berlina. Jeszcze życzę Państwu miłego wieczoru przy piwie. Do usłyszenia. Życzę też miłego wieczoru i myślę, że będziemy się za tydzień, dwa znowu widzieć. Pa. Dziękuję, miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia.